Łukasz Jurkowski po PLMMA 32, a w zasadzie Warmia Heroes 2 pierw, później PLMMA, bo trzeba oddać ten szacunek organizatorom za to, co zrobili. Powiedz, podsumuj takie plusy. Chyba tylko plusy były dzisiaj, wydaje mi się. No zgadza się. Ja myślę, że ta pierwsza gala Warmia Heroes gdzieś rozbudziła nas wszystkich kibiców, że można w Polsce niedużym nakładem finansowym tak naprawdę zrobić coś na najwyższym poziomie i organizacyjnym, i sportowym. I ta druga edycja, no ja jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony z jednej mojej decyzji. Pierwszą galę komentowaliśmy ze studia w Warszawie, a dzisiaj przyjechaliśmy tutaj na żywo, pomimo gdzieś tam obowiązków, bo chcieliśmy tu być. No, chcieliśmy zobaczyć, co Szymon Bońkowski, Paweł Derlacz robią w Olsztynie. I to jest kapitalna robota i naprawdę wielkie brawa dla chłopaków, że pomimo tych wszystkich trenerskich obowiązków znajdują jeszcze czas, aby zrobić tak dobry event. 6-0 dla Rachionu dzisiaj. Co ci to mówi? Rachion jest najlepszym klubem w Polsce i to po raz kolejny jest, myślę, że potwierdzenie tego. Mirosław Okniński gdzieś tutaj podbiegł w trakcie jednego wywiadu i podpowiedział przy Adrianie Zielińskim, że właśnie pokonałeś mistrza KSW, no wieś tam sobie uszknął, tak? Tak. Ale to inny czas, jak Niko Puchaka rywalizował w ringu KSW, a teraz przyjeżdża po kilku latach, już troszeczkę starszy, niemniej jednak cały czas świetny, doświadczony. No ale czas się zmieniło i ja myślę, że teraz miałby duży problem czy z Arturem Sowińskim, czy z Borysem Mańkowskim. Ale Adrian Zieliński z kolei jako zawodnik, jako mistrz PLMMA, to chyba nieźle, prawda? Bardzo dobrze. To jest cały czas rozwijający się zawodnik i ja myślę, że on ten pas może naprawdę zatrzymać na dłużej. A co sądzisz o decyzji sędziego w walce między Alanem Langerem a Kerimem Abzajułowym? Ja nie szukam jakichś kontrowersji. Moim zdaniem dobrze przerwana. Upadł rozłożonymi rękoma Langer po tym cepie. Lepiej przerwać pojedynek cios wcześniej niż cios za późno i oszczędzić troszeczkę zdrowia Langerowi. Jest przed nami jeszcze KSW, więc tak naprawdę dużo obowiązków dla każdego, dla mnie, dla ciebie. Będzie pierwsze wejście KSW z klatką, także mamy to potwierdzenie, że klatka chyba jest najlepsza, tak? Jest najlepsza. Tak, jest, bez wątpienia. Areną docelową walkę MMA jest klatka i cieszę się, że największa polska organizacja idzie w tą stronę. Z nas dwojga ty masz akurat na pewno większe doświadczenie w walce zawodowej, więc powiedz, czy klatka zawodowa, okrągła, a oktagon to jest jakaś wielka różnica? I dlaczego KSW według ciebie zrobiło okrągło? Muszę się odróżnić od UFC, to przede wszystkim chyba jest główny argument, aby nie powielać schematu znanego już za oceanem, chociaż Bellator ma okrągłą klatkę. A więc może w tą stronę idzie KSW. Nie ma chyba większej różnicy. Tak mi się wydaje z perspektywy. No ja miałem okazję tylko raz walczyć w klatce i trenować może częściej troszeczkę, ale chyba nie ma różnicy. Już zbierają za nami oktagon, ty jeszcze musisz zrobić tam dla Orange'u, więc bardzo ci dziękuję za szybki, ale wyczerpujący. Zawsze przyjemność. Dziękuję. Dziękuję.